Dzień dobry, części, czołem. Witajcie dzisiaj. Jestem Wojtek. Dzisiaj artykuł o imperialnej prawdzie Zośka mi podesłała, a to, żeby nie było dzisiaj za dużo filozofii, to lecimy z tematem. Imperialna prawda to ateistyczna, racjonalistyczna ideologia, szerzona przez imperatora ludzkości podczas wojen zjednoczenia oraz wielkiej krucjaty w celu zjednoczenia światów ludzkości pod imperialnym żaglem w późnym 30 milenium. Pionierem imperialnej prawdy był imperator, jeszcze przed początkiem Wielkiej Krucjaty. Była to ideologia oparta o najważniejsze wartości rozumu, nauki oraz postępu świeckiego. Miała ona zastąpić stare tradycje, zabobony oraz religie, które dawno zdefiniowały wiele światów upadłych podczas ery wojen po upadku pierwszej międzygalaktycznej cywilizacji człowieka. W swoich założeniach imperialna prawda mówiła, że wszechświat jest racjonalny że wiedza może pokonać strach i przynieść wolność od terrorów Starej Nocy. Za tym stwierdzeniem szło zaprzeczenie irracjonalnemu, zabobonnemu wierzeniu w moce i prawa poza zrozumieniem. Na Zjednoczonej Terze oraz w Imperium Ludzkości nie było miejsca na tajemnice duszy, czarnoksięstwo czy bogów. Ci, którzy trzymali się swojej ignorancji, byli odrzuceni. A ich kłamstwa były uciszane na stosach. Terrory przeszłości były budowane w cieniu przez zabobony i fałszywe wierzenia, jeśli ludzkość miała przetrwać swoje odrodzenie, nie mogła tolerować złudzeń z przeszłości. To, że istniały inne wymiary, obce gatunki czy mutanty, które dzierżyły psyięczne moce, nie było zaprzeczane. Twierdzono jedynie, że są one nadnaturalne. Nazywanie ich czarami lub przypisywanie im natury boskiej było po prostu symptomem niepełnej wiedzy na temat rozumienia świata. A... Sam imperator zadeklarował, że ludzkość nigdy nie będzie wolna na swojej drodze do rozwoju na pozycję wybitnie inteligentnej rasy w Drodze Mlecznej, dopóki ostatni kamień z ostatniego kościoła nie zostanie zrzucony na ostatniego kapłana. Uczyścił on terrę ze wszystkich pradawnych religii oraz zabobonów, posuwając się nawet na tyle daleko, że osobiście oglądał zburzenie ostatniego kościoła na pradawnej ziemi terry po walce z tamtejszym duchownym Uriachem Olatejrem, na idee, dowcipy oraz dogmaty. Imperialna prawda mówiła także o tym, że ludzkość jest gatunkiem, któremu przysługuje prawo rządzenia w galaktyce ze względu na swoją formę fizyczną, czystszą od innych obcych ras, takich jak Eldarzy, którzy raz już próbowali i ponieśli porażkę w utrzymaniu galaktycznej cywilizacji. Ważnym elementem imperialnej prawdy była ideologia wierząca, że teraz przyszedł czas na dominację i rządy człowieka w galaktyce drogi mlecznej i że ludzkość bardziej zasługuje na te pozycje niż inne rasy. Imperator rozkazał, żeby imperialna prawda została rozpowszechniona na wszystkich światach ludzkości, na początku pokojowo, ale grożąc wojną, jeśli będzie to potrzebne. Imperator wierzył, że tylko jedność jest w stanie pomóc ludzkości przetrwać i się rozwijać w obliczu wrogo nastawionego wszechświata. Przeciwko osobom, które nie rozumiały konieczności tego postępowania, używano siły. Imperialna prawda podtrzymywała światło rozumu, postępu oraz nauki, ale posiadała jeden kategoryczny zakaz: ludziom wolno, nigdy nie wolno stworzyć inteligentnych maszyn, imperator pamiętał, że to właśnie wielka wojna ludzkości z maszynami znanymi jako ludzie z żelaza, była skutkiem rozpadu ostatniej gwiezdnej cywilizacji pod koniec mrocznej ery technologii, a imperator nie miał zamiaru patrzeć, jak ludzkość popełnia znów ten sam błąd. Z tego powodu, gdy floty ekspedycyjne podczas Wielkiej Krucjaty natrafiały w kosmosie na zaawansowaną ludzką planetę posiadającą inteligentne maszyny, przeprowadzano eksterminację populacji, aby zapobiec zagrożeniom dla całego nowonarodzonego imperium. Imperialna prawda była rozpowszechniana na wszystkich ponownie odkrytych ludzkich koloniach. W trakcie Wielkiej Krucjaty nauczono jej imperialnej armii, mm, szerzono ją poprzez legiony kosmicznych marines oraz wpajano mieszkańcom nowo założonych kolonii oraz światów uległych przez imperialnych iteratorów. Iteratorzy byli korpusem wybitnych mówców i retoryków, dołączanych do każdej floty ekspedycyjnej podczas Wielkiej Krucjaty, aby rozpowszechniać imperialną prawdę. To kredo wzmocniło Wielką Krucjatę, dając symboliczne wsparcie imperatora wszystkim naukowcom, sceptykom i myślicielom, od których zależał plan imperatora odnośnie zjednoczenia międzygalaktycznego Imperium ludzkości. Imperator potrzebował rozpoczęcia nowej ery renesansu w powstającym Imperium, aby ziścić swoje ambitne marzenia o doskonałym człowieku. Imperator miał nadzieję, że nowa era nauki oraz technologicznego rozwoju połączy i skonsoliduje jego przybytek, stworzony przez niego i jego wojowników, nowe miejsce dla ludzkości w galaktyce, odbudowanie prawowitego miejsca człowieka jako panującego inteligentnego gatunku we wszechświecie. Jednakże dominacja imperialnej prawdy była atakowana dekady solarne jeszcze przed początkiem herezji Horus'a. Tekst znany jako Lectitio Divinitatus, który wzywa całą ludzkość do rozpoznania boskości imperatora jako boga ludzkości, został napisany przez nikogo innego jak primarcha Lorgara z Legionu Niosących Słowo. Lorgar został wychowany na Kolchis, teokratycznym feudalnym świecie zdominowanym przez kapłanów i wiarę w pradawnych politeistycznych bogów z religii zwanej niegdyś starą wiarą. Lorgar Wywrócił starą wiarę w pogoni za nową religią nazwaną przymierzem Kolhis, która widziała imperatora jako inkarnację Boga po tym, jak za młodu Lorgar cierpiał przez wizję o postaci, która miała się w przyszłości przed nim objawić. Te wizje, prawdopodobnie natury psionicznej, okazały się prawdziwe, gdy imperator przybył na Kolchis, aby zabrać swojego zaginionego syna. Tymczasem Lorgar razem ze swoim mentorem i przybranym ojcem, wysokim kapłanem przymierza, Korem Feronem, wygrał trwającą sześć lat wojnę przeciwko zwolennikom starej wiary, zmuszając ich do zmiany wyznania na czczenie imperatora. Po tym jak Lorgar w końcu poznał swojego ojca, napisał Lectitio Divinitatus – był to tekst, który nauczał, że imperator jest jedynym Bogiem godnym wyznawania przez ludzkość. Bardzo szybko rozprzestrzenił się on po flotach eksploracyjnych Wielkiej Krucjaty i zyskał więcej poparcia wśród cywili, personelu wspierającego flotu oraz imperialnego przymierza niż w oficerach Armii Imperialnej oraz Astartes, którzy wierzyli mocniej w imperialną prawdę ze względu na swoją bliskość z Imperatorem. Z czasem jednak wielu ludzi z Imperium zostało przekonanych, że Imperator jest istotą boską i kulty wyznającego za takowego zaczęły się rozprzestrzeniać, zyskując na sile wraz z nadchodzącą herezją Horusa oraz coraz większemu wpływowi Mrocznych Bogów na świat. Proces został przyspieszony a, przez a, niosących słowo, którzy konwertowali każdy nowy imperialny świat na miarę przymierza. To działanie sprawiło, że legion działał znacznie wolniej od reszty legionów Astartes i ostatecznie te porażki doprowadziły do ich brutalnego upokorzenia przed samym imperatorem na planecie Kur, jednej z planet, na której udało się z sukcesem wprowadzić wyznanie boga imperatora. Ta brutalna nagana nadeszła w momencie, gdy imperator nakazał legionowi Ultramarins zniszczyć stolicę Kur monarchię, gdzie był otwarcie wyznawany jako bóg Imperium Ludzkości. To, to upokorzenie zagrało kluczową rolę w korupcji i upadku lorgara na stronę chaosu, pozwalając pierwszemu kapitanowi Korowi Feroro, Feronowi i pierwszemu kapelanowi Erebusowi przekonwertować go na wyznanie rocznych bogów i skorumpować jego legion. Lorgar zawsze odrzucał imperialną prawdę, wierząc całym sercem, że tylko religijna wiara dodawała ludzkości sił w obliczu zagrożenia. Jeśli imperator odrzuci jego wiarę, był zdeterminowany odszukać bogów ze starej wiary Kolchis, z którymi niegdyś walczył, aby oferować im swoje oddanie. Poprowadził część XVII legionu, Zakon Ząbkowanych Słońc, później nazywany na później nazywaną pielgrzymkę Lorgara w celu odnalezienia tych boskich istot. Ostatecznie Lorgar nawiązał z nimi kontakt niedaleko Kadi, blisko terroru, Dobrowolnie oddał im swoją duszę po dowiedzeniu się, że są prawdziwymi bogami wszechświata i przyjmują wyznanie ludzi. Lorgar został sekretnym oddanym sługą niszczycielskich potęg, które bały się narzucanego przez Imperium porządku w galaktyce. Kolejne solarne dekady spędził na ustawianiu kawałków swojej intrygi, aby przekonwertować legiony kosmicznych marynarzy na sługi chaosu i doprowadzić do rewolty przeciwko imperatorowi w imieniu mrocznych bogów. Imperialna prawda powoli umierała wraz z trwającą herezją Horusa i wiarą w imperatora, która wydawała się dawać wsparcie duchowe i prawdziwą ochronę psioniczną rosnącą, przed rosnącą demoniczną mocą niszczycielskich potęg. Tak samo jak za czasów, gdy niosący słowo konwertowali każdy świat na wiarę w imperatora, tak teraz Lorgar narzucał krwawe wyznawanie mrocznych bogów na każdy podbity przez siebie świat podczas herezji Horusa, zmuszając mieszkańców do zapamiętania jego nowego świętego pisma z chaosem Księgi Lorgara. Kiedy herezja Horusa dobiegła końca wraz z pokonaniem sił chaosu i ucieczką z radzieckich legionów do oka terroru podczas wielkiego oczyszczania, imperialna prawda coraz bardziej traciła swoje miejsce w sercach w sercach ludzi bez przewodnictwa i ciągłego zapewniania przez imperatora, że jego wolą jest zbudowanie imperium bazującego na racjonalizmie i materializmie, zabobony i religia znów wkradły się w serca ludzkości. Lorgar miał rację co do jednego. Religia zapewniała pewniejszy sposób na połączenie ludzi niż rozum i nauka. Wiara w imperialną prawdę powoli erodowała. Rok po roku świat po świecie, aż w końcu pod koniec 32. milenium oficjalnie powstało. Adeptus ministorum i imperialny kult został uznany za za religię państwową, uznany został przez wysokich lordów terry. Imperialny kult połączył ludzką wiarę w boga imperatora, który broni ludzi przed strasznymi niebezpieczeństwami, w jedną zjednoczoną religię, która uznała, imperialną prawdę za fałszywe i heretyckie dogmaty. Patrzcie, jak to wszystko się obraca o 360 stopni, jak niektórzy mówią. E, ostatecznie imperialna religia państwowa doprowadziła do upadku ludzkości w ignorancję, zabobony, nietolerancję i tyranię, czyli wszystko, z czym imperator tak szczerze walczył. Ironicznie w późnym 41. milenium imperialna prawda będzie widziana jako herezja, karana śmiercią z rąk eklezjarchatu i inkwizycji. Tak, tak, wiem, że nie o 360 stopni, tylko o 180. Przecież powiedziałem, że o 360, nie? No, dobra, tyle jeśli chodzi o dzisiejszą imperialną prawdę. Mm. To co? Widzimy się, słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki wszystkim za wsparcie, lajki, komentarze. Subskrybujcie, podawajcie dalej, za wsparcie finansowe, za oglądanie reklam. To wszystko składa się na kasę, którą przeznaczam na tłumaczenia. A, tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek.